Wokół radomskiej spółdzielni mieszkaniowej zawrzało. 8 lutego grupa mieszkańców spotkała się z dziennikarzami, aby poinformować o problemach, z jakimi się zmagają. Historia ma swój początek w 2018 roku, kiedy wybrana została nowa rada nadzorcza. Ale jak zaznacza Alicja Parszewska, przewodnicząca walnego zgromadzenia, komisja strukturyzacyjna przeprowadzająca wówczas wybory nieprawidłowo wypełniła protokół, co zdaniem niektórych wzbudza wątpliwości co do legalności wyboru rady. Skierowałam wniosek do sądu o rozwikłanie tej sprawy, prawda? Bo jako przewodnicząca ani zarząd, nikt nie jest władny otworzyć tych kopert i zadecydować o nowym liczeniu, prawda, tych głosów. Sprawa na razie jeszcze jest w toku, ale mimo wszystko Rada Nadzorcza podejmuje newralgiczne uchwały dotyczące nas, mieszkańców. Mieszkańcy mają wiele zarzutów co do funkcjonowania radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Najpoważniejszy z nich dotyczy bezprawnego odwołania poprzedniego zarządu. Zebraliśmy 600 podpisów, proszę Państwa, bardzo szybko. 600 podpisów z prośbą, żeby tego nie robili. W ogóle zignorowali naszą prośbę. W końcu doczekaliśmy się walnego zgromadzenia, takiego już regularnego, na które też złożyliśmy wniosek, żeby na tym walnym odwołać Radę Nadzorczą. Nie przyjęli tego wniosku z motywacją taką, że uchwała, znaczy, że ten wniosek nie ma podpiętych uchwał. No i na tym walnym Rada Nadzorcza nie dostała absolutorium. Jedna z mieszkanek twierdzi również, że mieszkańcy, którzy podpisali się pod petycją o nieodwoływanie poprzedniego zarządu, byli zastraszani. Pan Gregorek, obecny prezes, z panem Tokarskim, który był wtedy w Radzie Nadzorczej, zastraszali ludzi. Bezczelnie chodzili po mieszkaniach i straszyli ludzi konsekwencjami prawnymi, policją, różnymi innymi popodami, tak? Jeżeli nie odwołają swoich podpisów. Ale zarzutów jest znacznie więcej. Mieszkańcy mówią m.in. o braku transparentności, zawyżonym planie remontowym, braku zwoływania walnego zgromadzenia, a także zaznaczają, że nie wiedzą, na jakich zasadach przeprowadza się remonty. Remonty są robione u niektórych członków Rady Nadzorczej. W budynku przy Andersa 2 leje się woda z góry, dach przecieka. Od paru lat piszemy petycje, różne inne rzeczy do spółdzielni. Spółdzielnia zaproponowała nam zrobienie chodnika i balkonów, tak, i termomodernizacji. Jak twierdzi mieszkanka, chodnik został wykonany mimo petycji, że mieszkańcy się na niego nie zgadzają, bo zamiast tego domagają się remontu dachu. Wszystkie zarzuty odpiera obecny zarząd, który mówi wprost, że są one bezpodstawne. Wiceprezes Adam Serafin podkreśla, że dach jest sukcesywnie remontowany. Proszę, to jest mieszkańcy bloku Andersa 2 do zarządu RSM, pismo z 23 lipca, prośba o ułożenie kostki brukowej chodnika oraz parkingu przed blokiem Andersa 2. Proszę Państwa, to są te wszystkie podpisy, jest ich w sumie 60 na 90 mieszkań, co najmniej od pół roku. Jest to jeszcze informacja z dzisiejszej, sprawdzona informacja z dzisiejszego dnia. Nie mieliśmy ani jednego zgłoszenia od lokatorów, że są przecieki. Z kolei o tym, że poprzedni zarząd został odwołany zgodnie z prawem, ma świadczyć opinia prawna wydana w październiku 2018 roku przez ówczesnego mecenasa. Z tej opinii prawnej jednoznacznie wynika, ja zacytuję, dotychczasowy zarząd radomskiej spółdzielni mieszkaniowej w osobach pani prezes Elżbiety Wielgosik i wiceprezesa Huberta Kaczmarskiego został odwołany zgodnie z przepisami prawa spółdzielczego i zgodnie ze statutem radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Zarząd odwołuje się także do prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu z lutego 2020 roku, wskazujące zasadność odwołania poprzedniego zarządu, w którym podano, że poprzednia prezes posiadała niekorzystną umowę, czym naraziła spółdzielnię wyłącznie na koszty. Jako uzasadnienie wniosku odwołanie podano utratę zaufania oraz ponoszone niczym nieuzasadnione koszty przez spółdzielnię. Jako członek zarządu, ja cały czas cytuję tezy sędziego, jako członek zarządu RSM bez powiadomienia i zgody Rady Nadzorczej Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podpisała, czyli wówczas prezes Elżbieta Wielgosik, w dniu 24 lutego 2017 roku aneks do umowy nr 248, przekraczając udzielone jej kompetencje i łamiąc obowiązujący statut Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz regulamin przetargowy.
Zarząd RSM-u odpiera też zarzuty co do transparentności działań. Prezes spółdzielni podkreśla, że wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej spółdzielni. Sprawdziliśmy na stronie z datą 18 lutego, czyli na dzień przed konferencją zwołaną przez zarząd, pojawił się plik dotyczący zadań remontowo-inwestycyjnych zrealizowanych w ubiegłym roku. Jak mówi Adam Serafin, wiceprezes spółdzielni, plan remontowy dla osiedla 15-lecia został wykonany w około 80%, a dla Gołębiowa pierwszego w około 40%. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa zarządza dwoma osiedlami, 15-leciem i Gołębiowem pierwszym, na których mieszka około 10 tysięcy osób.